Otwieram obrady 37. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie. Żeby sesja odbyła się, żebyśmy mogli przeprowadzić prawomocne obrady i podejmować uchwały, musimy sprawdzić obecność. Pani Marzena Dzierżyńska. Obecna. Pan Mirosław Gajek. Jestem, witam wszystkich serdecznie. Pani Wioletta Konieczna. Jestem, dzień dobry. Pan Jerzy Lądowski. Jestem, dzień dobry. Pan Paweł Litwin. Pan Roman Margielewski. Dzień dobry, jestem, witam wszystkich. Pan Janusz Krzysztof Parszyński. Dzień dobry, kłaniam się. Pani Maria Pokorska. Jestem. Dzień dobry, jestem. Pan Andrzej Ryłyk. Dzień dobry, jestem. Pan Przemysław Szelerski. Dzień dobry, jestem. Pan Daniel Werner. Dzień dobry, jestem. Ja jestem obecny. Pan Piotr Wodyk. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Dzień dobry, jestem. Pani Agnieszka Zylik. Dzień dobry, jestem. Koleżanki i koledzy, jesteśmy w tej ilości, że możemy przeprowadzić prawomocne obrady sesji, podejmować stosowne uchwały. Jest nieobecnych tylko dwóch radnych. Witam serdecznie na obradach nadzwyczajnej sesji pana burmistrza Grzegorza Lipskiego. Dzień dobry państwu. Witam serdecznie zastępcę burmistrza pana Piotra Górniaka. Dzień dobry, witam państwa. Miło mi, że z nami jest i witam serdecznie panią skarbnik, pan Martę Kleinschmidt. Witam serdecznie panią sekretarz, panią Dorotę Buczkowską. Dzień dobry. Witam panią Kamilę, witam pana Krzysztofa, no i oczywiście witam was, koleżanki i koledzy. Otrzymaliście państwo proponowany porządek sesji nadzwyczajnej. Ta sesja jest na wniosek pana burmistrza i sesję poprzedziło wspólne posiedzenie wszystkich komisji, na których to na obradach komisji pan burmistrz przedstawił szczegółowo projekty uchwał, o których będziemy dzisiaj mówić i które będziemy poddawać pod głosowanie. Szanowni koleżanki i koledzy, pan burmistrz, tak jak mówiłem, omówił szczegółowo projekty uchwał. Czy są jeszcze uwagi do tych projektów, o których mówił pan burmistrz? Czy jeszcze pan burmistrz chciał zabrać głos i uzupełnić coś? Nie, dziękuję bardzo. Myślę, że tutaj wszystko, pozycja po pozycji tutaj wyjaśniłem koleżankom i kolegom i temat uważam, że jest jasny. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa koleżanek i kolegów jeszcze chciał zabrać głos, uzupełnić coś? Nie słyszę. Przystępujemy już do podejmowania uchwał. Projekt uchwały nr 37, łamane przez 234/2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2021 rok. Czy są pytania do pana burmistrza, do pani skarbnik? Nie słyszę. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Gospodarki o zabranie głosu i wydanie opinii. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rada, Komisja Budżetu i Infrastruktury pozytywnie opiniuje uchwałę nr 37, łamane 234, łamane 21 w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2021 rok. Teraz pozytywnie opiniuje następną uchwałę, a więc uchwałę nr 37, łamane na 235, łamane 21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Polanów porozumienia w sprawie zasad współpracy i partycypacji w kosztach przy opracowaniu i realizacji strategii rozwoju ponadlokalnego koszalińsko-białopolskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2021-2030. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. I przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały numer 37, łamane przez 234/2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2021 rok. Kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę o głosowanie.
Pani Marzena Dzierżyńska. Jestem za. Pan Mirosław Gajek. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. Jestem za. Pan Jerzy Landowski. Jestem za. Pan Roman Margielewski. Pan Roman Margielewski. Pan Janusz Krzysztof Parszyński. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Jestem za. Pan Andrzej Rybek. Jestem za. Pan Przemysław Szelerski. Jestem za. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja też jestem za. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Jestem za. I pani Agnieszka Zelik. Jestem za. W wyniku głosowania pan Roman się zjawił, tak? Panie Romanie. Ja jestem za. Tak, dziękuję. W wyniku głosowania jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały nr 37 przez 235/2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Polanów porozumienia w sprawie zasad współpracy i partycypacji w kosztach przy opracowaniu i realizacji strategii rozwoju ponadlokalnego koszalińsko-białogardzkiego obszaru funkcjonalnego na lata 2021-2030. Opinia już pan przewodniczący swojej komisji ogłosił. Przystępujemy do... A czy są pytania? Jeszcze się zapytam. Nie słyszę. Przystępujemy do głosowania. Pani Marzena Dzierżyńska. Jestem za. Pan Mirosław Gajek. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. Jestem za. Pan Jerzy Landowski. Jestem za. Pan Roman Margielewski. Jestem za. Pan Janusz Krzysztof Parszyński. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Jestem za. Pan Andrzej Rybyk. Za. Pan Przemysław Szelerski. Jestem za. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja też jestem za. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Jestem za. Pani Agnieszka Zelik. Jestem za. Na podstawie głosowania jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały nr 37, mamy przez 236/2021 roku w sprawie nadania nazwy alei na terenie miasta Polanowa. Czy są pytania dotyczące tego projektu uchwały? Nie widzę. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Rolnictwa, pana Jerzego Landowskiego, o wydanie opinii. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Komisja w dniu dzisiejszym zaopiniowała wyżej wymienioną uchwałę nr 237/236/21 w sprawie nadania nazwy alei na terenie miasta gminy Polanów. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Przystępujemy do głosowania. Pani Marzena Dzierżyńska. Jestem za. Pan Mirosław Gajek. Wstrzymuję się od głosu. Pani Wioletta Konieczna. Jestem za. Pan Jerzy Landowski. Jestem za. Pan Roman Margielewski. Jestem za. Pan Janusz Krzysztof Parszyński. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Jestem za. Pan Andrzej Rybyk. Jestem za. Pan Przemysław Szelerski. Tak, również za. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja też jestem za. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Jestem za. I pani Agnieszka Zelik. Jestem za. W wyniku głosowania podjęliśmy tę uchwałę przy 12 głosach za i jednym głosem wstrzymującym się, bez głosów przeciwnych. Szanowne koleżanki i koledzy, będziemy świętować majówkę. Tak jak pan burmistrz mówił, apeluję o to, żeby to święto majowe było
odpowiedni sposób zaznaczone, udekorowane. Są możliwości jeszcze otrzymania flag. Wiedziałem te flagi jadąc tutaj na sesję. Że mieszkańcy to również zauważyli, miasto również ładnie jest udekorowane. Życzę koleżankom i kolegom przyjemnego wypoczynku. Dziękuję serdecznie za udział w obradach panu burmistrzowi Grzegorzowi Lipskiemu. Dziękuję zastępcy burmistrza, panu Piotrowi Górniakowi, pani skarbnik, pani sekretarz, pani Kamili, panu Krzysztofowi. Jak również serdecznie dziękuję wam, koleżanki i koledzy, za udział aktywny w obradach sesji 37 nadzwyczajnej. W ten sposób wyczerpaliśmy porządek obrad 37 sesji. Obrady uważam za zamknięte. Dziękuję bardzo.